takim razie bardzo mi przypominać na 39 sesji Rady Dzielnicy. Porządki obrad wszyscy Państwo macie przed sobą. Tym razem tylko jedną uchwałę będziemy wprowadzać w trybie nagłym. Dotyczy to projektu uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości przy ulicy Danka. To jest projekt komisji. Także kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad, trzeba podnieść rękę. Kto jest z Państwa przeciw? Może być gorzej. Wstrzymał się ktoś? Dobrze. W takim razie uchwała została wprowadzona do porządku obrad. I teraz jedyna kwestia, którą bym chciał jeszcze zaproponować, to kwestie techniczne związane z tym, że niektóre uchwały wynikają z innych. I mimo że ten porządek obrad był przygotowany tak naprawdę już tydzień ponad, to jednak bardziej skupiamy się na treści merytorycznej uchwał niż na kolejności i to może nasze jedyne w dzisiejszym zobaczeniu zostaje. I tak, uchwałę druk numer 2 i 3, czyli odpowiednio w tym momencie B i C, proponuję przenieść na sam koniec porządku obrad w punkcie dotyczącym uchwał zarządu. Natomiast pozostałe uchwały zostawilibyśmy tak, jak mamy w chwili obecnej. Dobrze, pani Pańka mi podpowiada słusznie, że jedna rzecz będzie zapomniała wprowadzić, zaproponować Państwu. Dostaniecie zaraz druki uchwały w sprawie korektywy rankingowej zadań powierzonych z zakresu dzielnicy na 2014 rok. Grzesiu, rozda Pan te projekty i wtedy go przegłosuję. Mieszkańców w pobliżu KFC. Tam został otwarty kolejny już
w naszej okolicy 20 bodajże punkt sprzedaży alkoholu. No i jest to miejsce, które no niestety odkryto na nowo przez lokalnych tutaj panów i mieszkańcy zwrócili uwagę na to, ażeby państwo częściej, tak, żeby częściej kontrolować to miejsce, bo no zaczyna się tam źle już. A w jakich godzinach ten sklep jest tam otwarty? W różnych godzinach, ale no wiadomo, że najczęściej pory nocy. Chodzi tam o dopowiedź tego nowego zakupu. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. Ja to, to proszę. Ja do policji. Zaczęło się na Azorach wyścigi. Zaczynają od Czerwińskiego na motorach. Cała Jeremia jest prostą, bez czegokolwiek, tylko jest i jadą. Nocy? Nocy? Tak. Zaczyna się od 18. Samo przyjdzie w nocy. Nie zabili nikogo. To, no, sam, to samo w nocy jest na Imbramowskiej. To jest oczywiście prosty, więc... Zakrętu do i Siewna też. Znaczy, no, dobrze, Siewna jest w takim stanie, że ktoś nie motorów, ja nie wierzę, bo Siewna na dziurę. Także trochę poskromny nasz raz. To jest naprawdę dużym problemem. Bardzo dużym problemem. Myślę, że dużym problemem jest, jak już zgłaszałam, ale, ale powtórzę, bo może do kolei się znajdę. Duża działka, chyba pana Skalskiego, ale nie jestem pewna, przy Lidlu. Na przedłużeniu ulicy Wilki, właśnie tu, gdzie jesteśmy. Tam w nocy horror jest z motorami. No, żebym była złym prorokiem, chciałabym, ale tam kiedyś dojdzie do nieszczęścia. No, szczególnie w pogodne noce, kiedy nie leje, to tam naprawdę dzieje się horror. I dobrze by było od czasu do czasu tam zajrzeć, oczywiście państwo przynajmniej przestraszyli. Ale myślę, że niezależnie od tego, można by porozmawiać z panem Skalskim, bo ja to sprawdzałam, że on jest właścicielem tej działki, żeby ją w jakiś sposób ogrodził, żeby tam nie było wolnego wstępu. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, to ja mam zabiorę głos. Dostanie mi taką uwagę, bo tutaj na pewno pani Ela zgłaszała nieraz, pan Mariusz wydaje się, że też. Pawilon Tesco na Rusznikarskiej. Tam być może to nie jest już... Może inaczej, być może nieczęsto jest to bardzo uciążliwa sprawa, nieczęsto jest to bardzo niebezpieczne, ale nagminnie jest tam koło paczkomatu impostu taka kryjówka dla osób, które lubią sobie wypić, a nie mają co z sobą zrobić, bo są bezdomne i tam sobie siedzą. Jak się obiją, to sobie tam leżą, nie ma problemu, ale jak akurat przeczeźwieją i skończy się jednopici, to każdy, kto przechodzi, słyszy nienawidzę, czy możesz prosić, no i tak naprawdę, o ile na mnie to nie robi wrażenia, o tyle zaobserwowałem, że jak idą kobiety, to już trochę sytuacja wygląda inaczej. To jest jakieś określone godziny, w ogóle oni tam przebywają. Myślę, że jadąc do nich o każdej porze się ich zastanie. Prawdopodobnie jest 90%. Naprawdę, bo być może jakoś rano ich nie ma, natomiast po południu to rzeczywiście wygląda jak stały kamienek, bo zawsze są i to te same twarze. Taką mają obserwację. Dobrze, w związku z tym, że nie widziałem innych zgłoszeń, to oddaję głos panu. Ja tylko kurę, bo to jest teraz sprawy z naszego. Serdecznie dziękuję Państwu za zaproszenie.
Statycznie Was witam, jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 5. Pragnę Państwu zaproponować, co robimy w roku ubiegłym w naszej jednostce, to co nas charakteryzowało, co nas wyróżniło. Na początku zacznę od statystyki. Analizując te słupki, nasza komenda wojewódzka, komenda miejska stwierdza, że corocznie zwiększa się liczba zdarzeń w miejscowych zagrożeń, czyli tych wszystkich zdarzeń, które nie są pożarami, nie są klęskami żywiołowymi. Natomiast zmniejsza się na gminy liczba pożarów. Tych pożarów z roku na rok jest coraz mniej. Pożary, do których my wyjeżdżamy, czyli oprócz takich błahych spraw jak pożary śmietników, pożary zgrad, pożary samochodów, to takie bardziej rozbudowane pożary mieszkań, domów. Tego jest z roku na rok coraz mniej, natomiast coraz więcej przypada nam w udziale wyjazdów do zdarzeń związanych z kolizjami. W przypadku kolizji nasze działania skupiają się do uprzątnięcia jezdni z pozostałości powypadkowych, usunięcia pochodnych, czyli oleju silnikowego. Tak, jeżeli jedziemy już do wypadku, to w zasadzie naszym najważniejszym zadaniem jest pomoc medyczna na miejscu akcji, czyli po pierwsze musimy tej osobie pomóc wyjść z tego samochodu, jeżeli nie jest w stanie sama, to wtedy przy użyciu urządzeń hydraulicznych, tam z tyłu za Państwem są takie nasze reklamowe foldery, gdzie się uczymy w jaki sposób stabilizować, w jaki sposób wycinać samochody. Corocznie jest to dla nas, ta technika się na tyle zwiększa, że dochodzą samochody hybrydowe, są urządzenia wysokonapięciowe w tych samochodach. Musimy się cały czas szkolić, żeby być na bieżąco. Również producenci tych urządzeń hydraulicznych co dwa dopuszczają nowe urządzenia po to, żeby były w stanie sprostać tym nowym konstrukcjom samochodów. Zwiększa się nam również liczba wyjazdów do pomiarów gazów niebezpiecznych, tlenku węgla, gazów wybuchowych. Zwiększa się nam również liczba zdarzeń związanych z takimi nowymi zjawiskami atmosferycznymi, jak powiedzmy silne opady deszczu i lokalne podtopienia, to co miało miejsce w czerwcu, czy powiedzmy jakaś wichura, która łamie drzewa i potrzebny jest sprzęt wysokościowy. Jeżeli chodzi o zeszły rok, w sumie odnotowaliśmy 900 wyjazdów, czyli około, powiedzmy tam 2,5 wyjazda na dzień. Czasami jest to tak, że ten wyjazd nasz trwa 15 minut i wracamy. Czasami jest tak, że 6 godzin jesteśmy na miejscu akcji. Bardzo ważne, dla nas istotną sprawą jest doskonałe zawodowe, czyli wtedy, kiedy nie jeździmy do akcji, nie jeździmy do pożaru, musimy się szkolić. Bardzo istotną sprawą dla nas są obiekty, które na naszym rejonie działania mogą stworzyć dla nas trudności w przypadku prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Staramy się ze względu na to, że tych obiektów jest dużo, a środki finansowe komendy są coraz mniejsze, żeby co najmniej raz w miesiącu odwiedzić taki obiekt, który może być dla nas wyzwaniem. W styczniu byliśmy w Polskiej Akademii Nauk na ulicy Rewitowskiego, w Instytucie Fizyki Jądrowej. Tam nie boimy się pożaru. Tam dla nas dużym zagrożeniem są izotopy materiałów promieniotwórczych. Tam jest przeprowadzona terapia przy użyciu materiałów radioaktywnych, terapia oka. I w przypadku pożaru w takim budynku to zagrożenie w zasadzie niewidoczne dla nas może być dużym problemem. My jako jednostka, która się specjalizuje w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych, nie mamy takiego sprzętu dezynergicznego i dla nas w zasadzie bardzo istotną sprawą jest to, żeby ten obiekt poznać, poznać zagrożenia, no i ewentualnie współpracować z pracownikami tego obiektu. Oni nas muszą poinstruować, co nam grozi. Tutaj są zdjęcia pokazane, te materiały po lewej stronie promieniotwórcze są przechowywane. Po prawej stronie osoba, która nas oprowadzała, pokazywała tak zwaną bombę kobaltową, jakie jest tło własne tego urządzenia, a na dole strażacy, którzy teraz się rozwijają. Kolejny obiekt w miesiącu lutym to hotel Twierdza. Obiekt bardzo mało poznany, on się znajduje w zasadzie w Wilicach.
Z tym zdarzeniem, z tymi ćwiczeniami było takie zdarzenie związane, że w zasadzie dwa tygodnie po naszej, po naszym szkoleniu w tym obiekcie tam był pożar. Kilka jednostek się zjechało i dzięki temu, że znaliśmy obiekt, w miarę szybko sobie poradziliśmy z tym pożarem. Jeżeli ćwiczymy na terenie powiatu, staramy się zawsze współpracować z ochotniczymi strażami pożarnymi. Nas, jako strażaków zawodowych w Polsce jest 30 tysięcy, ochotników jest ze 150. Także my bazujemy na ochotniczych strażach pożarnych. My, najdalszy nasz punkt, do którego dojeżdżamy, jest oddalony 30 parę kilometrów. Gdyby nie było ochotniczych straży pożarnych, no byłby duży problem dla ludzi, którzy tam akurat potrzebowali pomocy. Więc nasze ćwiczenia łączymy z ćwiczeniami ochotniczych straży pożarnych. Tutaj widać czerwone hełmy, to są zawodowi strażacy, białe hełmy, to są wszystko ochotnicze straże pożarne. One corocznie są coraz lepiej doposażone i tak na przykład jeżeli idziesz do kolegów z Zielonek, to przyznam się, że mają troszkę lepsze sprzęty niż mają już. Także to jest wszystko kwestia budżetu, który jest przeznaczony na ochronę przeciwpożarową. Kolejny obiekt w marcu to centrum turystyczne, ono się znajduje już w Modlniczce. Tam jest na chwilę obecną chyba 4 czy 5 budynków wielkokubaturowych. Każdy z tych budynków jest taki jak makro. Tych budynków ma być docelowo 7. Budynki wysokiego składowania. W jednym z tych budynków jest tam firma Szanchan, która jest firmą transportową. W zasadzie nie wiadomo, co w tych pakunkach w środku jest, czy kartona, czy materiały łatwopalne, czy materiały niebezpieczne. Więc corocznie staramy się robić takie ćwiczenia w tych obiektach. Corocznie wybieramy sobie jeden z tych obiektów. W tamtym roku było UH3, w tym roku już było UH4. Także staramy się poznać każde z tych obiektów i to, co może nas nie spotkać. Kwiecień to ćwiczenia w Ojcowie, w Domu Pomocy Społecznej brata Alberta. Wydaje mi się, że to jest obiekt, który stwarza do nas największe zagrożenie. Obiekt najtrudniejszy dla nas. Po pierwsze, nie ma tam żadnego dojazdu. Teraz, kiedy w czerwcu przyszły gwałtowne ulewy, w zasadzie zniszczyło most dojazdowe do tego budynku. Rozerwały drogę od strony Kronika Pyszkiewskiego, a w tym budynku białym, tam u góry, jest 80 osób niepełnosprawnych umysłowo, część jest niepełnosprawnych fizycznie, a w nocy do gdyby opieki nad tymi osobami są tylko dwie osoby z personelu. Także gdyby się coś stało z tymi osobami, to sobie tak, my nie dojedziemy, a tamci ostatnie osoby sobie nie poradzą. I najgorsze jest to w tym obiekcie, że generują alarmy. Ci ludzie niepełnosprawni umysłowami są nieświadomi tego, co robią. Potrafią palić papierosy w budynku, potrafią mieć jakiś materiał łatwopalny do środka. No i dlatego staramy się tam corocznie być, staramy się szkolić ten personel, staramy się ćwiczyć z ochotniczymi strażami pożarnymi, żeby tym ludziom ewentualnie, gdyby się coś stało, pomóc. Najgorsze jest to, że tam nawet nie ma wody w takiej sieci pieczątkowej, żeby to gasić. Nasze całe wyjęcie wody raz odgasić, czy to jest rzeka prądu, która raz jest, a raz jest bardzo płytka. W lipcu, sierpniu i listopadzie byliśmy na innych obiektach, w Centrum Handlowe Futura, Bit Computer, na Konrada, to jest ten obiekt naprzeciwko Ikei. Zdawał się zwykły obiekt, na dole sprzedają komputery, a u góry jest w zasadzie N telewizja, kiedyś była na całą Polskę. Wygląda to jak pól, w jednym pomieszczeniu masę ludzi. Stwierdziliśmy, że to jest obiekt, który dla nas taki, powiedzmy, stwarzający trudność, ponieważ on jest nowoczesny budynek, tam nie ma się co palić, ale największe zagrożenie to jest ewakuacja ludzi, czyli jakakolwiek, powiedzmy, zagrożenie pożarowe czy ładunek wybuchowy. Skomplikowaną sprawą będzie wyprowadzić te setki ludzi z tamtego budynku. No i oczywiście Urząd Skarbowy, który ćwiczyliśmy i w listopadzie, i w pierwszym roku. Ratowali? Nie spieszcie się. Ciekawa historia z tym urzędem, bo oni już nigdy nie chcieli, tam są w sumie chyba cztery urzędy w jednym budynku.
roku. Nigdy nie chcieli ćwiczeń, a jeżeli jeszcze ćwiczenia się odbywały, to odbywały się do 15.30, a teraz do 15.15. Także nie podziela się. Zmieniła się dyrekcja, bo tam jak gdyby są cztery urzędy, ale administracyjnie podlega chyba po 3 miesiące. Zmienił się człowiek, który się sprawami pożarowymi zajmował, wszedł nowy i on nagle stwierdził, że to jest duży problem dla niego, bo tam nie ma żadnych planów. Po drugie, przychodzi miesiąc kwiecień z pity, masę petentów i on w zasadzie nie wie, co ma robić, gdyby się okazało, że ktoś krzyknie bomba. Zrobiliśmy takie ćwiczenie, okazało się, że totalnie nie wyszły, ci ludzie nie potrafili wyjść z tego budynku, zagubieni byli. Ci naczelnicy wydziałów, ja ich zebrałem, stwierdziłem, znaczy powiedziałem, jak to wygląda z naszego punktu widzenia. Za miesiąc były następne ćwiczenia, które jest dużo lepiej wypadły. W zasadzie myślę, że będziemy tam co 2 lata, tak jak wszyscy mówią, ćwiczyć. Oprócz tego przeprowadziliśmy ćwiczenia ewakuacyjne. Te obiekty, te podmioty, które się zwróciły do nas, że chcą, żeby takie ćwiczenia z zakresu ewakuacji przeprowadzić, to pojechaliśmy bardzo chętnie. Najczęściej poprzedzone było jakieś tam szkolenie dla nauczycieli, dla całego personelu. To miało miejsce w zespole szkół Zielonka, wojewódzkiej stacji na Trąbickiej, Biologicznej, Urzędzie Skarbowym i Szkole Podstawowej na Wysokiej Piszczanie nr 113. Oprócz tego obiekta biotopów naturowych typu Futura, Lerma Merlani, Hera Makro, przeprowadziliśmy czynności kontrolno-rozpoznawcze. Podczas takiej kontroli z naszej strony my nie jesteśmy jakby wydziałem kontrolnym, taki wydział jest w komendzie, który jakby odbiera obiekty i sprawdza, czy zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi są tam te sprawy prowadzone w tym obiekcie, czy są gaśnice, czy są drzwi ewakuacyjne tam oznakowane. My tylko sprawdzamy takie obiekty pod kątem możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, czy jest dojazd obiektu, czy jest zasilanie wodne, w jaki sposób ta ewakuacja się odbywa w obiekcie, czy personel jest przeszkolony. I to w tych 6 obiektach w ubiegłym roku zrobiliśmy. W zasadzie od początku roku do czerwca, do maja w zasadzie przygotowywaliśmy się, ćwiczyliśmy. Przedeł, mimo że nie byliśmy jasnym gospodarzem, natomiast u nas wiedzieliśmy, że będą zespoły w hotelach, gościsze będą odbywane mecze treningowe i cały czas się szkoliliśmy pod kątem dekontaminacji, czyli powiedzmy zdarzenia takiego masowego, gdzie ktoś coś rozpyli na boisku, na błoniach czy na stadionie podczas treningu otwartego. W jaki sposób my jako służby ratownicze poradzimy sobie z ewakuacją tak wielkiej liczby osób, z ich oczyszczeniem z tej substancji chemicznej i przetransportowaniem powiedzmy do szpitali. Ewentualnie tutaj akurat to są ćwiczenia na stadionie Wisły, był wybuch ładunku pirotechnicznego, przyjechała policja, było bardzo dużo ludzi poszkodowanych, tych ludzi wszystkich znosiliśmy. Przed stadionem były namioty rozłożone, była segregacja tych poszkodowanych, no i później służby medyczne już rozwoziły do szpitali. Zanim, czyli tak, oprócz na stadionach, ćwiczyliśmy sobie tutaj u nas na obiekcie, to jest to zdjęcie po lewej stronie u góry, taką dekontaminację, wykorzystaliśmy kadetów ze szkoły, aspirantów, czyli osoby brudne, skażone chemicznie, wkładaliśmy do namiotu, rozbieraliśmy, myliśmy, potem te osoby były przewożone do szpitali. W prawym rogu góry to jest urządzenie, które przed euro dostały kilka komend w Polsce. To jest urządzenie za prawie 1 000 000 zł, które gdy monitorowało strefę, monitorowało powietrze nad tą strefą, na tej ulicy. Każda substancja chemiczna, typu gaz bojowy, która była wystrzelona, to urządzenie wyłapywało. Strażacy byli poustawiani na ulicy 3 maja. Gdyby się taka substancja chemiczna pojawiała w powietrzu, byliśmy przygotowani na rozstawienie takich namiotów, tak samo po lewej stronie. Tych ludzi wszystkich mieliśmy jedną bramką wypuścić, tych, którzy nam oczywiście gdzieś tam nie uciekną. Mieliśmy ich przygotowani do transportu do szpitali. No i tak w zasadzie przez cały czerwiec w gotowości bojowej byliśmy. Na dole zdjęcie z treningu. Również te treningi, które były i zamknięte, i otwarte, były przez nas zabezpieczone. W naszej grupie, w naszej jednostce do stycznia tego roku była grupa techniczna powołana przez komendanta głównego, czyli cokolwiek się działo w Polsce, gdzie wymagało użycia specjalistycznego sprzętu i wyszkolonych ludzi. Wtedy jechaliśmy jako grupa techniczna. Z
styczniu komendant główny stwierdził, że na bazie naszej polskiej zrobi grupę poszukiwaczy ratowniczą. To były ćwiczenia jeszcze tej naszej starej grupy technicznej. Byliśmy na Śląsku, w opuszczonej kopalni. Założenie było takie, dostaliśmy o godzinie 10 rano informację, że jest trzęsienie ziemi. Czy nas tutaj powiedzmy szkód górniczych, zawaliły się budynki, w środku są osoby poszkodowane i zasypane, to jest to lewe u góry, w lewym rogu zdjęcie, gdzieś w jakimś tam powiedzmy wykopie w prawej stronie u góry osoby uwięzione. Musieliśmy wyjechać, mieliśmy czas, żeby dojechać raz w tygodniu, czyli 160 km. Na dole mieliśmy taki pozorantów, jak jest ten człowiek. Pomalowany. Tak, on jest pomalowany, to jest pozorant, bo tu na pewno nie jest osoba, która jest poszkodowana. Tak, te wszystkie osoby, które były gdzieś tam zasypane, zakopane, nawet 4 godziny ludzie tam siedzieli, też kadeci ze szkoły aspirantów czekali na naszym wyciągnięciu. To wszystko było jakby obserwowane przez naszych zwierzchników i później oceniane. Oprócz ćwiczeń również w tym czasie, kiedy nie szkolimy się, nie prowadzimy żadnych działań ratowniczo-gaśniczych, robimy również pracę na terenie jednostki. W tamtym roku nasz szef stwierdził, że będziemy budować tutaj na terenie naszych budynkach, na terenie jednostki nową wymiennikownię. Dostaliśmy zadanie wybudowania pomieszczenia, wymurowania go, tynkowania, zrobienia wylewek. Szef tylko takie urządzenia za 500 tysięcy dostarczył i w zasadzie mamy nową wymiennikownię, czyli dużo oszczędniejsze jest ogrzewanie naszego budynku. Z trudnych działań ratowniczo-gaśniczych, jak powiedziałem, była grupa techniczna, która była grupą komendanta głównego na Śląsku. Doszło do katastrofy kolejowej w Szczecinach. W marcu komendant kazał nam grupę sformować, ta grupa na 10 minut na to, żeby z dwóch oddziałów zjechali ludzie. Przywieźli sprzęt specjalistyczny, no i dostaliśmy rozkaz wyjazdu do Szczekocie, do katastrofy kolejowej. Byliśmy tam na miejscu, jak zajechaliśmy. W zasadzie nasze działania związane już były tylko z poszukiwaniem osób, no, te, które zostały uwięzione, czy dosyć nieżyjące w wagonach. Drugą akcją, którą mieliśmy, niestety nie mam zdjęć, to była katastrofa budowlana w miejscowości Chutki. Tam ludzie, taki budynek z lat 50. Robili drenaż do budynku, odkopali cały fundament, czego się nie robi, ten budynek się osunął. Troje ludzi, którzy byli w wykopie, zostało uwięzionych. Wjechaliśmy stempelować ten budynek, bo taka była decyzja nadzoru budowlanego, że budynek nie będzie rozbierany, tylko ma być remontowany. W miesiącu maju, jest to miesiąc otwarty strażnic, wtedy wszystkie przedszkola, ale to również i w kwietniu, i w czerwcu, przedszkola, szkoły, ci, którzy mają ochotę zobaczyć, jak pracują straże pożarne, jak wygląda straże, jak wyglądają samochody strażackie, mają ochotę wsiąść do tych samochodów, przechodzą do nas. No i to są właśnie takie grupy. Czasami, jeżeli jest ochota, że chcą zobaczyć, w jaki sposób strażacy gaszą pożary, my taką wannę testową pokazujemy, w jaki sposób użyć gaśnicę, w jaki sposób użyć koca gaśniczego, żeby się nie pokazać. To są zdjęcia właśnie z takiej wizyty u nas. Na terenie naszej jednostki jest stacja kontroli sprzętu. Ochrony drogowej robimy serwis dla całego Krakowa, dla całego powiatu. Na chwilę obecną już województwo chce do nas przywozić sprzęt. W zasadzie jedynie w Polsce mamy uprawnienia do legalizacji aparatów. Mamy bardzo dobry sprzęt kontrolny, dobrze wyszkolonych, przeszkolonych strażaków i taki serwis prowadzimy dla również ochotniczych straży pożarnych, ale przede wszystkim dla naszego sprzętu PSP. W tamtym roku zrobiliśmy 1679 przeglądów masek, prawie 700 przeglądów aparatów. Są to duże oszczędności dla komendy. Gdybyśmy to zlecali firmie zewnętrznej, to każda maska to jest 20 zł, każda aparat to jest 50 zł. Także jak się to przemnoży, to są o 1000 zł zaoszczędzone przez komendę miejską. Ale szkolenie jednego ratownika, żeby pracował w tej stacji, to jest 10 tysięcy zł na 3 lata. Także to są duże koszty. Sprzęt ratowniczy.
lotniczy, który używaliśmy również na tych ćwiczeniach na Śląsku. Jest to sprzęt, który dzięki Państwa uprzejmości kupiliśmy w tamtym roku, sprzęt do stabilizacji. Przez dwa lata ten sprzęt gromadziliśmy. Na chwilę obecną to, co w skrzyniach mamy, to już jest to, co minimum, co możemy dowozić do akcji. Po prawej stronie to zdjęcie, no to są już przykłady. Byliśmy teraz w Sączu na szkoleniach grup poszukiwaczy ratowniczych i już te stemple metalowe paleszory były używane. Zamiast tych paleszorów można drewno, tam jest pokazane, że te drewno w zasadzie raz użyte jest do wyrzucenia. Natomiast te paleszory można wielokrotnie używać. Je używamy w pierwszej chwili, kiedy przyjeżdżamy na miejsce zdarzenia, kiedy są osoby przygniecione gruzem, kiedy musimy szybko wejść, ustawiamy te paleszory. Natomiast później, jeżeli jest czas, jeżeli musimy budynek zastabilizować, żeby policja, żeby nadzór budowlany wszedł, używamy drewna. Ja Państwu później ten cały sprzęt pokażę na dole, na garażu, jak on wygląda. Również z pieniążków, które otrzymałem od Państwa, zakupiłem takie gadżety dla dzieci, właśnie dla tych grup, które przychodzą do nas w maju i w czerwcu. Każdej osobie dostawaliśmy takiego misia blaskowego i takie książeczki, w których było pisane, czego nie należy robić nad zamarzniętą wodą, przy zabawie z fajerwerkami, takie kolorowanki, które jednak uczą. Dziękujemy. Ja tylko dodam, że ten sprzęt, o którym Pan Dorota tutaj mówił, tak naprawdę był kupowany i jeszcze w poprzednich akcjach też. Dzięki Państwu ta jednostka dużo sprzętu pozyskała. Myślę, że pokał do komendanta i to już nie no, ale też byliście na każde zawołanie dzielnicy, na imprezach, gdzie można wychować dzień dziecka, na jak dzielnicy i nawet jak szerszenie się zanieściły koło dzielnicy, też przyjmowało. Szanowni Państwo, pytanie, czy chcecie zobaczyć ten sprzęt, bo jeśli tak, to na robimy teraz na przerwę. No to jako, że jesteśmy ten, który głosuje, to zagłosujemy, kto chce teraz, wykazujemy. Przed chwilą były głosy, teraz nie ma odwagi. Jeden za tydzień. Kto jest za tydzień później? Dobra, optyczna większość. Optyczna większość jest. Dobra, się stworzyła.